Microsoft zaprezentował w tym tygodniu nową wersję swojego systemu Windows 10 S. Na stronie internetowej firmy jest on przedstawiany jako bezpieczny, wydajny i wygodny system dla niewygórowanych cenowo urządzeń. Czym się jednak różni od klasycznej wersji Windows 10? Sprawdzamy. Przede wszystkim Windows 10 jest ograniczony do aplikacji pochodzących ze sklepu Windows. Nie zainstalujemy na nim żadnego innego programu. Microsoft wyjaśnia, że dzięki temu zadbano o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Każda aplikacja w Windows Store jest bowiem sprawdzana pod kątem zabezpieczeń i integralności z dostępnymi urządzeniami. Windows 10 S jest ściśle powiązany z usługami Microsoftu. Właśnie z tego względu użytkownik nie będzie mógł zmienić domyślnej przeglądarki internetowej, którą jest Edge. Nie będzie też możliwości zmiany domyślnej wyszukiwarki Bing. Warto jednak dodać, że możliwa będzie instalacja innej przeglądarki z Windows Store. Po prostu nie ustawimy jej jako domyślnej. Osoby, które zakupią komputer z Windows 10 S i nie będą zadowolone z funkcji, jakie oferuje, mogą zdecydować się na jednorazową aktualizację do Windows 10 Pro. Dzięki temu zyskają pełną możliwość dziesiątki, włącznie z instalacją programów pochodzących z nieznanych źródeł. Koszt aktualizacji licencji wynosi $49. Warto dodać, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł powrócić do Windows 10 S. Windows 10 S nie trafi do regularnej sprzedaży jak Windows 10 Home czy Pro. Oznacza to, że użytkownik nie będzie mógł nabyć samej licencji. System będzie sprzedawany wyłącznie z urządzeniami. Microsoft nie kryje, że głównym powodem stworzenia Windows 10 S były tanie urządzenia służące do edukacji. Dzięki ograniczeniu aplikacji wyłącznie do Windows Store możliwe było zmniejszenie zużycia energii, a to sprawia, że notebooki będą mogły działać przez cały dzień bez konieczności ładowania. W sam raz dla studentów. W sklepie Windows pojawi się również pełnoprawny pakiet Office, dzięki czemu użytkownicy będą mogli pracować z dokumentami. To także dobra opcja dla Microsoftu do promowania swojej platformy i zachęcenia deweloperów do tworzenia aplikacji na Windows 10. Pomimo nieco odmiennych założeń, Windows 10 S wygląda i działa niemal identycznie jak pełnoprawna edycja Windows 10. Jednymi ograniczeniami są te wymienione powyżej, dlatego też użytkownicy nie powinni mieć problemów z odnalezieniem się w systemie.